Witam Państwa bardzo serdecznie i chciałem przeprosić, że nie Roman Lasocki siedzi na moim miejscu, aby zapowiedzieć program cyklu Mistrzowie Wiolinistyki, ale chcę Państwa uprzedzić i jednocześnie uspokoić, że pan Roman Lasocki nie jest chory, nic mu się nie stało, jest wśród nas, ale tak się składa, że właśnie dzisiejszy program jest poświęcony jemu i jego sztuce. Ponieważ Roman Lasocki jest nie tylko naszym kolegą, który mówi w telewizji, ale także doskonale włada skrzypcami, swoim instrumentem od dzieciństwa. No i chyba najwyższy czas, żeby przynajmniej raz nie on mówił o swoich kolegach skrzypkach, altowiolistach, wiolonczelistach, tylko żeby to ktoś inny zrobił w jego imieniu, ponieważ, jak powiedziałem już, program jest dzisiaj jemu właśnie poświęcony. Mam taką zasadę, żeby nie mówić o muzyce bez muzyki. Wobec tego zacznijmy muzyką. I tą muzyką, myślę Państwu, dobrze znaną. Na początku usłyszą zatem Państwo pierwszy z trzech mitów Karola Szymanowskiego, jego opus 30, źródło Aretuzy. Thank you.
Usłyszeli Państwo pierwszy z trzech mitów, opus 30 Karola Szymanowskiego, źródło Aretuzy. Wykonawcy to Roman Lasocki i Urszula Bożek-Musialska. Kiedy pierwszy raz stanąłeś oko w oko z publicznością? Właśnie, myślę, że właśnie miałem gdzieś 6 czy 7 lat, dokładnie nie pamiętam. W domu bywało mnóstwo wspaniałych ludzi, że wspomnę chociażby przedwcześnie zgasłego Witolda Małtużyńskiego, że wspomnę chociażby profesor Eugenię Umińską, zaprzyjaźniono z naszą rodzinę, z rodziną. Mnóstwo wielkich polskich artystów, którym oczywiście obowiązkowo zamiast deseru musiałem obrzydzić, wiesz, wspomnienie po posiłku, wykonując jakiś wspaniały koncert Vivaldiego, coś takiego. Wyobrażam sobie, musiał być coś koszmarnego. Tak, dosyć. Ale nie, ty mi nie odpowiedziałeś na pytanie. Kiedy pierwszy raz stanąłeś na sali koncertowej przed publicznością, która zapłaciła za bilet? No to dopiero gdzieś na studiach, wczesnych latach na studiach, ponieważ koncerty, nawet te z orkiestrą, które grałem jeszcze w szkole podstawowej czy średniej, były to koncerty darmowe. Nasze państwo jest bardzo opiekuńcze. Popisy takie. Pamiętam taki pierwszy swój koncert, wiesz, to był koncert z orkiestrą pod dyrekcją znakomitego dyrygenta i altowiolisty profesora Zbigniewa Freemana, który wtedy prowadził orkiestrę szkoły podstawowej muzycznej w Łodzi. Było to dla mnie ogromne przeżycie. I co grałeś wtedy? Nie pamiętam. Dokładnie pamiętam. Był to koncert Vivaldiego. No, czyli w porządku, to już mamy pierwszy punkt. A kim byli twoi profesorowie? Ja miałem bardzo wiele szczęścia, wiesz, do ludzi. To znaczy, przede wszystkim w dość wczesnym dzieciństwie trafiłem w ręce bardzo wybitnego człowieka, myśliciela, intelektualisty, którego nazwisko może trochę mniej jest w Polsce znane poza kręgami muzycznymi, ponieważ on bardzo wcześnie przestał koncertować z racji choroby ręki. Profesor Franciszek Jamry, proszę Państwa. To był wybitny nie tylko skrzypek przed wojną, uczeń Kulenkampfa, a również także koncertujący artysta. Po wojnie z racji jakże tam choroby ręki poświęcił się głównie pedagogice. Miał całą plejadę świetnych skrzypków, wykonawców i rzeczywiście spalał się, poświęcał się nam dokładnie. Uczył nie tylko grać, ale uczył myślenia przy grze. I myślę, że jest to człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczam. Później uzupełniające studia muzyczne odbyłem u André Gertlera. Stąd moje takie szczególne predylekcje w kierunku muzyki węgierskiej, którą ten wielki mistrz i pedagog zaraził mnie. Za co jestem ogromnie wdzięczny. No, nie mogę także powiedzieć, bo bardzo często nadużywa się słowa, że ktoś jest czyimś uczniem. Nie mam prawa mówić, że jestem uczniem Scheringa. Byłem na kursie mistrzowskim w Genewie, który prowadził przez 2 miesiące. Bardzo się zajmował mną i moimi przyjaciółmi z Polski. I myślę, że też w jakiś sposób, no przynajmniej ja bardzo wiele mu zawdzięczam. Z różnych dziedzin, nie tylko samego dokładnie od twórstwa muzycznego, ale także pewnej filozofii życia i filozofii muzyki. Natomiast jeśli chodzi o profesora Gertlera, no, w relacji swoich rozlicznych powiązań z wielkimi tego świata, nigdy nie zapomnę, jak na przykład, kiedy robiłem niego, uczyłem się u niego cygana Ravela, on podszedł do pulpitu, bardzo oficjalny i poważnym nastroju, wziął ołówek kopiowy, skreślił kilka trylików, poprawił kilka dźwięków, powiedział, uzgodniono z Bartokiem, napisał. Uzgodniono z Ravelem. Podobnie w sonacie Bartoka, którą dzisiaj będę dla Państwa wykonywał, również jest cały szereg drobnych takich retuszy, które pochodzą ze wspólnego koncertowego, wspólnego grania profesora Gertlera z samym Beli Bartokiem. Thank you.